Piotr Paluch i Niklas Klinberg na pewno mają za zadanie odrabiać te straty. 5 punktów. Doskonale ze startu. Właśnie Klinberg, również Paluch na punktowanej pozycji. Podjechał teraz pod Lindgrena. Lindgren ostatni, a na drugim miejscu Grzegorz Walasek, który dzisiaj nie jest tak szybki, jak wypada na lidera drużyny, ale on sam stwierdził kiedyś, że nie lubi tego gorzowskiego toru. Nigdy mu tutaj się dobrze nie jeździło. Piotr Paluch po wewnętrznej i on teraz wychodzi na drugą pozycję. A więc gorzowianie obejmują podwójne prowadzenie w tym wyścigu, choć teraz kontra Grzegorza Walaska. Mamy fantastyczny pojedynek dwójki żużlowców po wewnętrznej. Piotr Paluch. No i zobaczymy, czy teraz Grzegorz Walasek wzorem poprzedniego okrążenia zdecyduje się na jakąś kontrę, ale jest Grzegorz Walasek widocznie słabszy od Piotra Palucha, wolniejszy, i Paluch razem z Klinbergiem wiozą podwójne zwycięstwo dla gorzowskiej stali. 20-15 było po 6 wyścigach, a po 7 gorzowianie zmniejszają to prowadzenie zielonogórskiego zespołu do 1 oczka. I w tej chwili ZKZ Kronopol prowadzi w Gorzowie ze Stalą 21-19. Tomasz Jonasson bardzo wierzy, trener Stanisław Chomski, w tego zawodnika, ponieważ on po raz trzeci dziś zaprezentuje nam się na torze. Pierwszy wyścig nieudany, w drugim zaliczył taśmę. No, zobaczymy, jak będzie za trzecim razem. Mówią, że do 3 razy sztuka. On w kasku niebieskim, w kasku czerwonym, w miejsce Davida Ruda, Jonas Kylmakorpi, i pewnie na zdobyczy punktową właśnie tego zawodnika liczą kibice gorzowskiej stali. A w barwach ZKŻ-u w tym wyścigu Zbigniew Suchecki, kask biały, i Rafał Koniewski w miejsce Mariusza Staszewskiego w kasku żółtym. A więc Suchecki, Kylmakorpi, Okoniewski i Tomasz Jonasson. Zobaczymy, jak teraz zawodnicy wyjdą ze startu. Defekty na starcie Jonasa Kylmakorpiego, ale bardzo odważnie walczy Tomasz Jonasson i on w tej chwili na drugiej pozycji, ale jeszcze próbuje zabrać się za Zbigniewa Sucheckiego. Rafał Okoniewski próbował przy krawężniku, nie udało się. No i Tomasz Jonasson, wielka niespodzianka. On w tej chwili na prowadzeniu wyprzedza Zbigniewa Sucheckiego. Liczyli kibice gorzowskiej stali na zdobyczy w tym biegu Jonasa Kylmakorpiego, a tu proszę, niespodziewanie Tomasz Jonasson. On widocznie się przełożył, on się spasował po tym pierwszym swoim nieudanym wyścigu. No i mimo że pech nie opuszcza drużyny gorzowskiej, to on teraz prowadzi, on wiezie 3 punkty, chociaż jest teraz naciskany przez Zbigniewa Sucheckiego. Na trzecim miejscu słabo jadący w dzisiejszym spotkaniu Rafał Okoniewski. Zbigniew Sucheckie próbował po szerokiej, ale Tomasz Jonasson jest bardzo szybki w dzisiejszym spotkaniu. Ostatni atak Sucheckiego na nic się zdał, ponieważ wygrywa ten wyścig Jonasson przed Sucheckim i Okoniewskim. 3-3, ale ciągle w meczu prowadzi ZKŻ Kronopol, tym razem 24-23.